Garwolin to piękne i malownicze miasto, którego korzenie sięgają aż XV wieku. Położone jest nad rzeką Wilgą. Historia tego miasta jest bogata i bardzo burzliwa. Miasto nie miało szczęścia w swojej historii i było niszczone na przełomie minionych wieków, m.in. podczas potopu szwedzkiego, a później w wyniku II wojny światowej, podczas której zostało zniszczone aż w 70%. Budynek Urzędu Miasta. Budynek z 1910 roku. Wybudowany w stylu elektrycznym. Oryginalnie był to budynek mieszkalny, o wysokim jak na owe czasy standardzie. Jak głosi miejska legenda, właściciel przegrał go w karty i tym sposobem stał się własnością gminy. Przed 1939 rokiem siedziba starostwa powiatowego. Obecnie siedziba Urzędu Miasta. Kolegiata Przemienienia Pańskiego. Zachwycający i majestatyczny kościół parafialny w Garwolinie. To z pewnością miejsce warte zwiedzenia. Wybudowany w stylu neobarokowym kościół posiada przepiękne freski na suficie. Sklepienie zaś zostało wykonane w stylu krzyżowo-żebrowym. Świątynia została konsekrowana 5 lipca 1900 roku. Co ciekawe, koszty budowy kościoła wyniosły ponad 78 tysięcy rubli. Zabytkowa kaplica cmentarna. Bardzo ciekawa budowla, pochodząca z 1842 roku. Kaplica została wybudowana jako alternatywa dla rozpadającego się kościoła, którego marna kondycja miała swoje podstawy zapewne w wadach budowy, jak i słabych materiałach. Z powodu nieustannych remontów lokalny proboszcz poprosił ludzi o materiały i pomoc w budowie małej kapliczki. I tak ludzie własną siłą i determinacją znieśli tę klasycystyczną kaplicę. Miejsce warte odwiedzenia ze względu na swoją nietuzinkową historię. Zespół dawnych koszar kawaleryjskich. Garwolin jest miastem, na którym historia odcisnęła bardzo wyraźne piętno. Mijające wieki widoczne są tutaj dosłownie na ulicach. Świetnym tego przykładem jest zespół dawnych koszar kawaleryjskich, w których dawniej stacjonował 13 rosyjski pułk dragonów. A kiedy zabory się skończyły, budynek przejął pierwszy pułk strzelców konnych raszyńskich imienia cesarza Napoleona I. Cmentarz wojenny w Garwolinie. Powstały w 1942 roku cmentarz jest wpisany na listę zabytków. Chowano na nim żołnierzy poległych w trakcie II wojny światowej. Spoczywają tutaj żołnierze Wojska Polskiego, jak i żołnierze Armii Czerwonej. A może ktoś z Was był w Garwolinie i mógłby polecić inne ciekawe miejsca warte zobaczenia w tym mieście? Jeżeli tak, to proszę o informację w komentarzach.
Pozdrawiam, cześć.